serdecznie wszystkich bardzo gorąco, gorąco, ze słonecznej, gorącej Hiszpanii pozdrawiam. Jak to bywa z przyjemności nagrywania w plenerze, jestem sobie tutaj z kimś, kogo za chwilę poznacie, być może niektórzy z Was po raz pierwszy. A co my tu robimy? No, wyszłyśmy sobie na promenadę i zaczęłyśmy rozmawiać. O czym możemy rozmawiać? O rozwoju. O rozwoju człowieka, o rozwiązywaniu łamigłówek życiowych. I do tej rozmowy dzisiaj zaprosiłam prawie spontanicznie Marię Łacinę, która jest też z tradycji Recall Healing i zaraz nam powie więcej przede wszystkim. Witaj Maria, jak się masz? Dzień dobry Jasiu, świetnie, świetna atmosfera, świetny klimat, słońce, bezkres morza przed nami, cóż więcej trzeba. No właśnie, co ty tutaj robisz w tej słonecznej Hiszpanii, gdzie ja przyjechałam sobie odpocząć najpierw? Jasiu, zakochałam się, po prostu się zakochałam, tu mnie przyciągnęła druga, moja połowa serca. Pierwsza połowa serca została w Polsce. Proszę bardzo. To jest taka druga miłość. Polska i Hiszpania, tak? Polska i Hiszpania. Myślę, że Hiszpanie mają tą radość życia, której nam brakuje. A ponieważ jestem numerologiczną trójką, lubię się cieszyć. W związku z tym najlepsze miejsce pod słońcem. Proszę. Pod słońcem Costa Blanca. I jak ci tutaj jest? To dowiedzmy się, jak tutaj się żyje? Niebawem ci to pokażę. Jak tutaj się żyje. No już mam zaproszenie w piękne miejsce, tak, gdzie jest bardzo dużo natury. Także bardzo się cieszę tam jechać. No to co tutaj właściwie robisz? Że tutaj przeprowadziłaś się, mieszkasz tutaj, rozwijasz się, masz swoją praktykę. Jak się nazywa dokładnie to, co robisz? Jesteś coachem, mentorem, terapeutą? Takim nauczycielem, terapeutą, przewodnikiem duchowym. Mhm. Rozwiązuję zagadki życiowe. Wcześniej, 30 lat, pracowałam w finansach i w księgowości i rozwiązywałam zagadki finansowe. Bilans musiał być na zero. Także szukało się błędu i oczywiście, no wiadomo, tutaj się szuka też błędów, tylko innych, i się rozwiązuje. No, ja jest myślę, że nasi tutaj słuchacze będą zainteresowani, bo wszyscy rozwiązują różne łamigłówki teraz. Tak. Bardzo życiowe, bardzo życiowe. Od czego zaczęłaś ten swoją taki moment, w którym zobaczyłaś, że coś jest nie halo z tym światem, z tymi relacjami, z tym wszystkim? Prosta sprawa. Od relacji w małżeństwie. Damsko-męskiej. To jest takie nam bardzo bliskie, kobiece. Także to było coś takiego, że nie mogłam tego zrozumieć. Zadawałam pytanie dlaczego i zaczęłam szukać. A jak szukacie, to znajdziecie. Zaczęłam szukać odpowiedzi. Na te odpowiedzi przychodziły, zaczęłam szukać na te pytania, przychodziły odpowiedzi. Także od tego się zaczęło. I takie najważniejsze wnioski z tych relacyjnych rzeczy? Wszystko odkryłam. Co tam się pojawiło? Wszystko odkryłam. Po prostu wszystkie takie zakamarki trzeba było odkryć. Dzisiaj na wszystko po prostu mam odpowiedź. Poza tym wiem, że nasze życie to taka jest układanka, puzzle. Wszystko do wszystkiego pasuje i wszystko z wszystkiego wynika. I nie ma rzeczy, które nam się wydarzają przypadkowo i pod tym takim, pod tą sytuacją, która nam się wydaje nieprzyjemna, to jest podwójne dno, to jest błogosławieństwo, tak naprawdę. Czasami potrójne się trafi, nie? Dokładnie, dokładnie. Czy można powiedzieć, że pomagasz w problemach relacyjnych? Widzę to nawet. Powiem ci szczerze, że widzę i od razu potrafię skojarzyć. A to tak? W rozmowie w ogóle to bardzo łatwo, szybko zauważyć. No to lecimy. Dwa, proszę. Takie zależności, które tak, ostatnio ze swoimi klientami są na rzeczy, bo to jest też tak, cyklicznie się powtarzają pewne tematy. Co teraz leci w przestrzeni? Z czym przychodzą ludzie? Wiesz co, Jasiu, to jest różnie, to nie można tak, nie uszeregowałabym tak stricte. Są różne sytuacje, naprawdę różne. A co takiego na przykład z ostatnich rzeczy? Jakiś przykład może, co się udało? Wszystko się udaje. Jakaś ciekawa zależność. Wszystko się udaje.
no nie chcę być zarozumiała, ale to taki troszeczkę chyba, nie wiem, taka trochę intuicja, trochę kieruje się no, bardziej odczuciami, tak? Czyli widzę na przykład, jeżeli jesteś na przykład w jakiejś relacji, po tym jak się wypowiadasz, po tym co mówisz, jak reagujesz, to już wiem na przykład z czym rezonujesz i co może stanowić, z czego może to wynikać, może tak powiem. No to takie... Jak masz przykład, to proszę. Nie, ja bym chciała właśnie twoje usłyszeć. Takie właśnie rzeczy, o których czasami po prostu ludziom może nie chcesz też wszystkiego zdradzać, żeby ktoś się nie odnalazł. Bo to jest dosyć takie intymne i tutaj dobrze zauważyłaś. To może tak ogólnie. Dobrze zauważyłaś. Natomiast też, jeżeli już możemy się powołać na recording, to w zasadzie jesteśmy odzwierciedleniem naszych przodków, tak? Czyli tych relacji, które były w domu naszych rodziców, mamy, taty i najczęściej kobiety mówią, ja nie będę taka jak moja mama, po czym w jakimś tam wieku jestem dokładnie taka jak moja mama, tak? Bo powiedzmy jestem lojalna w stosunku do mamy. Nie mogę sobie pozwolić, żeby mieć lepiej, tak? Czyli właściwie trzymamy ten bagaż taki emocjonalny, tak? Albo na przykład, jeżeli jakiś konflikt był w rodzinie nierozwiązany, między naszymi rodzicami nierozwiązany, konflikt w sensie relacji, tak? To później nasza relacja jest dokładnie taka sama. Czyli wchodzisz tam, wspierasz człowieka w tym procesie, żeby on to zobaczył, dostrzegł? Właściwie staram się pokazać, żeby on zobaczył w tej drugiej osobie. Prosta sprawa, jesteśmy tutaj, tak? Lubimy piękno, lubimy słońce i jesteśmy tutaj. Czyli to, co lubimy i to, co rezonujemy z czym, to tam będziemy, tak? Też nieprzypadkowo się pojawiłaś w moim życiu, ja w twoim. No właśnie, tak? Także... Jeszcze zanim dojechałam, już miałam do ciebie kontakt. Tak, także... Dzięki naszej kolejnej wspólnej znajomej pozdrawiamy Beatę. Tak, pozdrawiamy Beatkę i tak jak powiedziałaś, siedziałaś sobie, to jest też cudne, mnie po prostu zachwyca praca z energią. To jest cudne. Siedzisz sobie na balkonie i słyszysz Alicante. Alicante, tak podobno miałeś. Słyszysz Alicante, Alicante. No i za pierwszym razem nie reagujesz, za drugim nie, no za trzecim trudno było przeoczyć. Więc zaczynasz szukać tego Alicante. Trafiasz do Beaty. No co tam chodzi? Rzeczywiście było coś takiego. Tak. Ja nie wiem, czy ja chyba nie mówiłam o tym, ale rzeczywiście zanim tutaj przyjechałam, powtórzę być może dla... Bo to jest też właśnie taki element rozwoju, że rzeczywiście tak działamy i ty też to obserwujesz w swoim życiu. Że szukałam kolejnej lokalizacji dla siebie i rzeczywiście słyszałam w głowie to Alicante, ponieważ nigdy mnie tam nie ciągnęło, nie widziałam z czym to się, prawda? Patrzę, a tam jest polska firma transportowa Beata i Beata natychmiast się ze mną skontaktowała. Ja z nią i się okazuje, że Beata jest słuchaczką naszego kanału, więc mogła mi udzielić wszystkich informacji. Za chwilę Beata też skontaktowała mnie z Marią. Bo jest moją sąsiadką. Proszę bardzo. Z tego piętra. I tak akurat tutaj właśnie nie ma przypadku. Nie ma przypadku, dokładnie. Czyli takie synchronizacje, które nam się zdarzają i pewnie w twojej praktyce. Ja bym chciała takie właśnie pikantne elementy z twojej praktyki, żeby jednak no jednocześnie jakoś ogólnie powiedzieć o tym, żeby nikt się nie odnalazł z twoich klientów, a jednocześnie, żeby zobaczyć, jak to pięknie wynika, jak pięknie można te relacje czy naprawić, czy rozwiązać. Ja na przykład no, też nie zdradzam, kto tam był dominujący, w jakim związku, ale mówię na przykład o takiej dynamice, że mężczyzna jest dominujący, a kobieta, prawda, jest tą gruszką na jego garniturze przez lata i potem dochodzi do tego. Czyli chcesz powiedzieć, że kwiatkiem? No, to jest taka propos, tak się mówiło, przy okazji narcyzmu w związkach. Że jest kobieta kwiatkiem do kołnierzyka? Tak, kwiatkiem albo gruszką do garnituru. I to jest takie podwójne wiązanie w tym narcyzmie. Narcyzm męski, a żeński. Nie mylić z płcią, bo kobieta też może jakby być tym narcyzem męskim. Ale zobacz, mogę? Przepraszam. Proszę cię bardzo. Chodzi o to, że jeżeli kobieta nie czuje się dobrze, czyli na przykład może mieć niższe poczucie swojej wartości,
jeżeli może w domu nie mogła się wypowiadać, to później daje fory temu mężczyźnie, tak? I on się nie pojawił przypadkowo, on się pojawił jako wspaniały nauczyciel i może jej życie się zmienić na dużo lepsze i mieć później w przyszłości wspaniały związek tylko dzięki tej relacji. Czyli jakby to jest tym błogosławieństwem, tak? Bo wszystko jest błogosławieństwem, naprawdę. Uwierz mi. Wierzycie? Tak. Tak, tak. Tak, jest dokładnie tak, że podobne przyciąga podobne oczywiście. Jeżeli to, jeśli ktoś sobie myśli, że jak tylko wyjdzie od rodziców z domu, to przyciągnie inne relacje, no to się zazwyczaj grubo myli, bo przyciągnie dokładnie takie zależności, tylko w innym pakiecie. Inny pakiet, inne opakowanie, prawda? A przyciągnie to samo. Czego, kiedy przychodzą do ciebie różni ludzie z różnymi problemami, co mówią najczęściej? Z jakimi wyzwaniami pojawiają się? To są w zasadzie problemy zdrowotne, problemy rodzinne, problemy w małżeństwie, z dziećmi. To jest po prostu życie, tak? Wszystko to, co właściwie nas otacza. Nie ma tutaj wyjątków. I to jest no przede wszystkim są zasady, które rządzą tym światem, tak? Są prawa wszechświata, takie prawa na jezdni czy poruszanie się samochodem. Tak samo wszechświat też jest oparty na tych prawach, tak? I w zasadzie wszystko przychodzi nam łatwo i bez wysiłku, tak? Naprawdę. To Deepak Chopra na swojej stronie, zresztą go też opisałam. Deepak Chopra wspaniale opisał 7 duchowych praw sukcesu, że w ciszy, w tej możliwości dochodzą do nas te informacje z pola informacyjnego, które jest oczywiście energią, tak? Ta energia dochodzi, tak jak do ciebie przyszło to Alicante, nie wiedziałeś jeszcze wtedy, o co chodzi. To była informacja z pola. Potem jest prawo dawania i brania, tak? Czyli to wszystko musi przepływać, później najmniejszego wysiłku, intencji. To jest fajne prawo, tego najmniejszego wysiłku. Tak. Bardzo przyjemne prawo. Chyba, że dochodzi do pewnego rodzaju wypaczenia tego prawa. No i w sumie chodzi głównie w naszym życiu o to, żebyśmy żyli z pasją, żeby to przychodziło łatwo. Ja myślę, że jeszcze parę miesięcy wcześniej miałam taki dylemat, że ponieważ mi to przychodzi, żeby to nie zabrzmiało tak. No, w każdym razie, że nie wiedziałam, czy mogę nawet brać za to pieniądze, bo mi to tak łatwo przychodzi. Rozumiesz? Że odkrywasz się zależności, to łatwo tak? przychodzi, a mnie się wydaje, że właśnie to w życiu ma być łatwo. Mamę mam chorą teraz, mam jeszcze chorą. I teraz właśnie do mojego dziecka i do mamy mówię tak, mamuś, bo przychodziła pani ze środka. No, oczywiście nie zupełnie pomogła jak trzeba. Ja mówię, mamuś, ale zobacz jak to jest w życiu. Są specjaliści i specjaliści. Niektórzy pracują z pasją, lekarz pracuje z pasją i on będzie szukał, on będzie chciał ci pomóc. A pójdzie lekarz i to też jest naturalne, akurat wybierze taki zawód. Ale już zabraknie tej pasji, tej dociekliwości, tak? I to jest ta różnica subtelna, a jakże wielka. Mhm, poruszyłaś taki też ważny temat tutaj, bo pasja to jest ten główny wyznacznik, to czym powinniśmy się w życiu zajmować. Jeśli tej pasji nie ma, to żaden biznes nie będzie twórczy, żadna relacja, jeśli tego nie ma tego czynnika. A druga sprawa, poruszyłaś też temat gorący, za co ludzie biorą pieniądze i ile, ponieważ no jest dużo oszustów. Jest też takich, którzy są niedouczeni, jest też takich, którzy nie wiedzą do końca, co robią, tam podłapali 30 kursów i można i 100 załapać kursów, można i jeden. I jeśli ktoś to czuje, czy wie, co robi, widzi, czy widzi te zależności, no to może to wykonywać. Ale chodzi o pieniądze, tak? Czy za to się bierze pieniądze? No przede wszystkim jest wymiana. Czyli jeśli jest to czas czyjś, jeśli jest to usługa, to jest też tak w zależności, za co się płaci. No bo
rozumiem, że ludzie też płacą za, też za czas. To jest też pewnego rodzaju energia, uwaga poświęcona, tak? Nawet bym powiedziała, Joasiu, że to jest taki szacunek dla siebie i szacunek dla drugiej osoby, tak? Ja na przykład mam czasami tak, że już chcesz wcześniej zapłacić, tak? I potem osoby do mnie mówią, no widać, że ty jesteś księgowa, bo ty jeszcze nie usługa, nie do, a ty już chcesz płacić. No, to jest naturalne, prawda? No, różnie u różnych ludzi, bo spotykamy się też z pejzażem zawsze. Każdy ma inaczej. Im więcej was poznaję, tym wiem, że każdy ma inaczej, każdy ma inne struktury. Ale coś w tym jest, że pilnujemy, niektórzy z nas pilnują tej prawidłowej wymiany między nami. Ja uważam, że to ma sens. Ale też, jeżeli na przykład mamy jakiś opór, czy jakąś blokadę, no to jakby odgradzamy się od przepływu, tak? Tak samo jak ta relacja mama-córka, mama-syn. Jeżeli ta gdzieś jest serce zablokowane, to ta relacja nie płynie. A wiemy, że na przykład mama to takie jest poczucie bezpieczeństwa, tak? Tata zupełnie inną funkcję pełni, ale właściwie naszym sukcesem to jest nasza mama, tak? Jeżeli my mamy dobre relacje z mamą, prawda? I z szacunkiem do mamy, nawet jeżeli niektórzy mają niedoskonałe, no, tak? Ale jeżeli my stwierdzimy, że dobrze, ale ta mama, bo babcia, bo prababcia, jakie one miały trudne życie, to ja mam ciarki w tej chwili, jak sobie to uświadomię, ile te kobiety musiały przejść. Jak wyjdziemy ze współczucia, z otwartego serca do tych osób, to my po prostu możemy, no, nie wiem, zawojować świat, tak? Bo to wszystko do nas popłynie. Czyli docieramy tutaj do psychobiologii i do rodów. I, tak. I myślę, że wszyscy też wiedzą dokładnie, o co chodzi z tymi rodami, wspieranie poprzez nasze rody i też wspieranie naszych rodów. To też idzie w drugą stronę. Uzdrawianie tych rodów, wysyłanie tam pewnie światła, miłości i dobrych intencji, dobrych myśli generalnie, bo to czasami sama taka intencja może od razu pomóc. Jak pracujesz ze swoimi klientami? A możesz sprecyzować pytanie? Mogę. Czy masz jakąś konkretną metodę, czy idziesz bardziej na intuicję, czy trzymasz się jakiejś konkretnej szkoły, czy masz swój własną właśnie metodę? Właściwie to korzystam z... Ja skończyłam Theta Healing, skończyłam Kwenki Akaszy, teraz Recall Healing. Głównie jestem samoukiem. Przeczytałam tony przez ostatnie 20 lat. Właściwie mój mąż mówił, że mówił, bo 5 lat temu zmarł na atak serca, właśnie nieuzdrowiona relacja z mamą i rodzinna, tak? Także to było u niego w rodzie, tak? Ja mu mówiłam to, ale on jeszcze mnie na tamtym etapie wtedy nie chciał po prostu, nie chciał słuchać, jakby też chciał, no po prostu my jako dorośli czasami nie pozwalamy sobie, żeby gdzieś głęboko szukać, nie chcemy się z tym zmierzyć, tak? Bo chcemy, żeby to wszystko ładnie wyglądało, a czasami musimy się zmierzyć, żeby to uwolnić i że to nie jest złe, tak no jak każdy ja powiedziałam. Ma wybór. Można tak, nie, i to można nie jest nie złe, to nie jest złe, że na przykład to nas spotkało czy tamto, bo nie ma nic złego. Tylko po prostu, jeżeli my to uszanujemy, bo chodzi o to, żeby to uszanować, co w tym rodzie było, zrozumieć, jeżeli zrozumiemy, otworzymy serce i po prostu no popłyniemy, tak, pobłogosławimy to wszystko, bo wszystko jest naprawdę błogosławieństwem, tak jak rodzice swoje dzieci błogosławią na ślubie, tak, dokładnie to jest to samo. A wracając do tych książek, to tak naprawdę moim takim pierwszą osobą z psychologii, z którą miałam kontakt, to był Wojtek Eichelberger. Później zakochałam się, ale nie jako, wiesz, w człowieku, tylko rozumiem. Zakochałam się w Gregu Braidenie. On napisał Boską Matrycę i po prostu opisał też parę, kilka swoich, bo najlepiej właśnie na swoich przypadkach opowiadać, nie na klientach, tak? Także opisał kilka swoich przypadków. Opisał też, jak w jednej sekundzie wszyscy go okradli. Na przykład to też jest bardzo ciekawe. Okradła go dziewczyna, z którą był, okradła go pani do sprzątania i jeszcze coś w biznesie. Jest na lotnisku. I nie ma czym zapłacić, tak? Bo wszystko ma wyczyszczone. I zaczął się zastanawiać, o co chodzi, czy ja taki jestem,
ale nie powiedział, ja taki nie jestem. Ja oceniałem tak, że są tacy ludzie. A to nie ma znaczenia, czy ty bierzesz pieniądze i kradniesz, czy ty oceniasz. To nie ma różnicy. No i oczywiście też miał taką propozycję, żeby wystąpić do sądu. Powiedział, że tego nie zrobi. Ja też miałam taką propozycję kiedyś. Znajomi mi proponowali, bo miałam kredyt we frankach, żeby może wystąpić do sądu. Ale tak sobie pomyślałam, ale Marysia, czy ty byłaś wtedy pijana, jak ty ten kredyt podpisywałaś? Nie. Czy ktoś stał z rewolwerem, jak ty ten kredyt podpisywałaś? Nie. Zrobiłaś to dobrowolnie? Tak. Jeżeli ja pójdę teraz do sądu, to mi brakuje. No niektórzy wytoczyli tam proces, tak. Chyba wygrali niektórzy. Tak, możliwe. Także jest taka szansa. Tak, tylko oni wygrali na krótki moment, tak? A ja chcę na całe życie. Rozumiesz? Tak mi się przynajmniej wydaje. No każdy ma inaczej. Tak, każdy ma inaczej. To kwestia nastawienia, rozumiem. I po prostu wyszłam z tego założenia, że to byłoby z braku, że mi brakuje. Bo dlaczego idę do sądu? Bo chcę sprawiedliwości. Ale co jest sprawiedliwe? Może oni mi coś pokazali. Może następnym razem będę uważna, tak? Może zauważę, że zobaczcie, teraz na przykład kredyty są złotówka. I co się dzieje? Nadal kredyt poszedł o 100% i bez znaczenia, czy my weźmiemy we frankach, czy w euro, czy w złotówkach, sytuacja się powtarza. Tylko zostanie zmieniona scena. Czyli jaki wniosek? Co się nauczyliśmy z tego? Żeby nie brać kredytu. I żeby iść za intuicją, tak? Żeby iść za intuicją. Jeżeli już coś zrobimy, żeby tego nie żałować i ponieść konsekwencje, tak? I zrobić inaczej. Ja na pewno już nie wezmę kredytu. No ja się wcale nie dziwię. Każdy z nas ma takie lekcje, które już więcej Ale właśnie, bo tutaj jeszcze chciałabym dodać, że ja tego kredytu bym nie wzięła w euro. Przepraszam, we frankach. Ja nie wzięłabym go. Tylko ja po prostu gdzieś jakieś pieniądze zainwestowałam i mi zabrakło. Potem pożyczyłam, gdzieś mi zabrakło, zainwestowałam i mi zabrakło i jeszcze posłuchałam kogoś, że ja mam coś zrobić, posłuchałam kogoś. I to posłuchanie, bo ja miałam kredyt w złotówkach, Hasiu. I to, że posłuchałam kogoś, to było, bo to początek był taki, najpierw posłuchałam kogoś, gdzieś ulokowałam pieniądze, potem nie było przepływu, a że jestem w finansach, to byłam w finansach, to już dzisiaj wiem, co znaczy przepływ. Nie możemy dopuścić, żeby przepływu nam zabrakło. Dlatego tak gorąco właśnie zachęcam, żebyśmy się otwierali na przepływ i że to wszystko jest energią, że to wszystko płynie, tak? Więc jak zabraknie przepływu, no to jak nie masz pieniędzy, to zabraknie ci przepływu, tak? I mi zabrakło. I byłam zmuszona przewalutować ten kredyt. Wtedy byłam zmuszona. Nie byłam, bo mogłam jeszcze pokombinować. Ale wtedy bardzo zachęcali do tych frankowych kredytów. Bardzo, bardzo pamiętam. Nie wszyscy mogli dostać, więc niektórzy dostali. To było super. No i tak to się skończyło, tak? Ale generalnie ja nie posłuchałam siebie. Tak, to jest właśnie chyba lekcja większości. Numer z nas. Jeden. Brak zaufania do siebie, a zaufanie do innych ludzi. Właśnie, bo teraz by trzeba było zadać sobie pytanie, dlaczego my nie ufamy sobie, dlaczego my nie, bo my wątpimy w siebie, bo my jesteśmy niedoskonali i zobaczcie, bo tam jest poczucie winy, bo tam jest wstyd, ile tam rzeczy się kryje, naprawdę. I po prostu aż by się powietrza zaczerpnęło, tak, żeby to, gdzie to jest schowane, tak, właśnie. Głęboko. I przede wszystkim to wina, tak? To też jest taka kobieca domena. Nie wiem jak mężczyźni, ale taka kobieca. Myślę, że mężczyźni, większość mężczyzn tak nie ma. Właśnie są inaczej wychowani. To jest nasze wychowanie kobiet, że słuchają kogoś, zamiast podjąć decyzję zrobić samej. Bo powiem tak, pamiętam jak mi jeden z wnuków był chrzczony. I ksiądz podszedł, troje czy czworo dzieci było chrzczonych i jedno małżeństwo miało na rączkach dziewczynkę. I ksiądz, i ona coś płakała i ksiądz podszedł do niej i mówi, o jaka niegrzeczna dziewczynka. Gdyby chłopak płakał, tak mi się wydaje,
to jednak chłopakowi wypada płakać, tak? Chłopak może być też wtedy niegrzeczny, a dziewczynka jest zaraz niegrzeczna. I tak sobie wtedy pomyślałam, że no, ona już dostała jakieś, że ona już jest B, tak? Na dzień dobry. Na dzień dobry, tak? I później te relacje, ten nawet feminizm, to wszystko, że kobiety chcą kosztem swojego małżeństwa, kosztem dzieci, pokazać komuś, bo my najczęściej chcemy pokazać, tak? Ciężko pracujemy po 12 godzin, po 14 i musimy dużo, no jest Joasiu, tak, że nadal. Czy w korporacjach, czy w pracach kobieta naprawdę, nawet na stanowiskach, ona naprawdę musi się wykazać, tak? Więcej. No bardziej niż mężczyzna. Bardziej nadal, niż mężczyzna. Nadal to jest ale prawda. To właśnie wynika z tego, że my tak zostałyśmy, no jakby troszeczkę tak, no czasy się już zmieniają. Ale no jeszcze. Ale mam nadzieję, że już będzie coraz lepiej. Ja wierzę w to. Także. Dobra, wracamy teraz do pytania, jak ty z tymi klientami pracujesz? Bo chyba się rozkręciły, jak to zwykle bywa, ale powiem ci tak, na wyczucie. I miałam taką sytuację, że też byłam w jednej takiej sytuacji. No i na chwilę wyszłam do toalety, musiałam wyjść do toalety i w tej toalecie przyszła mi myśl, że ja mam tego człowieka, mężczyznę, bo on miał ból w kręgosłupie tu na dole, o przepraszam cię, że muszę go dotknąć, dam ręką swoją w to miejsce. No i dotknęłam ręką w to miejsce, po czym moja druga ręka poszła sama, automatycznie na serce, tak? I mówię tak, ty masz kij w plecach. Nie wiem skąd to przyszło, tak? Ja mówię, ty masz kij w plecach. A on mówi tak, no bo tato mi bił. I to są właśnie takie sczytywanie z pola. Tak, a to jest sczytywanie z pola, ale to jest tak, no po prostu nie umiem tego, bo to jest coś takiego, to jest praca taka jakby niekorślona. Bo to każdy ma swoją metodę. I każdy indywidualny jest, Jasiu. Każdy człowiek jest indywidualny. Jest coś takiego, że rozmawiam i muszę przerwać, bo czuję, że to jest to, tak? Muszę przerwać. Nie mogę na przykład dojść, ale ja też miałam. Czy ty musisz przerywać? Czy ty nie możesz. Ja miałam tak w życiu, że ja musiałam przerwać, bo widocznie miałam coś do powiedzenia w danej chwili. I to teraz przy klientach też wychodzi, że jak coś mówią i ja już mam to, ja już wiem. To jest to coś, co wiem, tak? Z tego, co mówią. Tak? To nie jest jakieś takie. Masz wgląd tak zwany, tak? No jakby wiem z tego, co mówią, zasugerowali coś, mam te skojarzenia. Tak to można powiedzieć, tak? Co jeszcze mogę powiedzieć? No właściwie to tak. Czyli opierasz się na intuicji, na wglądzie, niektórzy mówią, one się potwierdzają, kiedy pracujesz, niektórzy mówią, że nawet tak właśnie jakby mam swoją metodę, tak? Znaczy to wszystko jakby tą całą wiedzę zebrałam, ale nie mogę powiedzieć, że stricte tą metodą, tak? Bo na przykład jeżeli chodzi o Theta Healing, to jest metoda oparta, że możemy na przykład przekonania, ale te przekonania wystarczy porozmawiać i czasami widać, jakie ktoś ma przekonania. Jedno zdanie powie i już wiadomo, jakie ma przekonania, tak? Wychodzi. Natomiast jeżeli chodzi o kroniki Akaszy, to tutaj mogę powiedzieć, że no to po prostu też cudne sytuacje wychodzą, bo na przykład miałam, no nie chciałabym opowiadać o tych moich klientach, no bo to jest jednak. No, ale może powiem takie. No, na sytuację. No na przykład taką. No, właściwie to ja bardzo, bardzo tego unikam, ale dobrze. Dobrze. Pierwszy, ostatni raz. Na przykład właśnie miałam taką sytuację, że pani się mnie pyta, że chce wrócić z Hiszpanii i się mnie pyta w kronikach, no jak na przykład, czy ona by chciała samochodem pojechać do Polski, jak to będzie. No i w tych kronikach wyszło, że po nią ktoś przyjedzie. Mężczyzna przyjedzie po nią. Wyobrażasz sobie? Przyjechał. Specjalnie. No proszę. Przyjechał specjalnie. Druga była sytuacja, że pani jechała do pracy, takiej, bo pracuje w Polsce, ale no, to był okres covidowy,
dobrze, jadę do pracy i też coś tam chciała wiedzieć, co z tą czarną. Ja mówię, ty nie jedziesz do tej pracy, tylko ty jedziesz. Znaczy oczywiście ja mówię poprzez pole, tak? Oni, to jest odczyt. Ja tego bym nawet nie wymyśliła. Bo na przykład, że ktoś po tą panią przyjedzie specjalnie z Polski, żeby ją do Polski, to nawet bym nie wymyśliła, tym chciała. A jakbym wymyśliła, to w ogóle wiesz, że to było tak mało prawdopodobne, że właściwie niemożliwe. No ale wróćmy nam do... Nam uniwersum podpowiada, że czas tą siestę przerwać, ale zanim my tutaj dokończymy, to taką bardzo ważną informację, jak ktoś by chciał właśnie z Tobą się skontaktować, jak z Tobą się najlepiej skontaktować na takie właśnie sesje, na to, co robisz? Cała informacja jest na stronie internetowej. Którą podamy oczywiście pod tym filmikiem, będzie, żeby tego nie zapomnieć. Wszyscy wiedzą już, jaki ja mam stosunek do kronik Akaszy, chociaż no, są goście u nas, którzy czytają tą Akaszę. Ja zawsze mówię, weryfikować wszystko, pytać 1000 razy, 100 razy, no 3 minimum i sprawdzać każdą informację. Wszystko jest dla ludzi, ważne, żeby wiedzieć, kto to robi, co to są za istoty, więc myślę, że tutaj no znowu ufać sobie. Ale takie zjawisko jak najbardziej istnieje, jak Akasza i pewnie w następnych latach wszyscy będą czytać z Akaszy. Czyli łączyć się ze swoją też intuicją pewnie i ze swoimi jakimiś tam mistrzami, opiekunami i rozróżniać tych właściwych od tych podszywających się. Ale to się czuje, bo takim wyznacznikiem jest to, że ty masz odczucia albo ciarki w ciele i klient po drugiej stronie to samo. Więc jeżeli zarezonujesz z klientem, i dziękujemy tym paniom właśnie. Tak. I jeżeli my zarezonujemy, to znaczy, że to jest, że zarezonowałyśmy. Ja to po odczuciach w ciele. Jeżeli nie ma odczuć, no to można powiedzieć, że najczęściej to jest odczucie, tak? Czyli klient rezonuje, ja rezonuję i to jest ta prawda, tak? Że dziś się dokopałyśmy do jakiejś... Tak jak, jest potwierdzenie, że oczywiście. Jest potwierdzenie. Natomiast nie jest, to nie jest moje, ta Akasza nie jest jakby moim takim też, no... Jest jakąś jedną z rzeczy, które robisz po prostu w zależności jak sobie od tego, klient, kto, co jak sobie klient chciał, zażyczy, oczywiście. Albo na przykład z pracy wynika, że gdzieś można dopytać, to jak najbardziej, tak? Natomiast ja też, ponieważ mam ten umysł taki bardziej analityczny, więc tak bardziej wolę z rzeczywistością pracować, tak? Dobra, fantastycznie. Gdyby były jakieś pytania do Marii, ktoś chciałby mieć jeszcze jakieś takie właśnie pytania, czy się tym zajmuje, czy nie, czy może pomóc, wspomóc kogoś, to prosimy pod wideo, żeby te pytania zadać, o więcej informacji poprosić. A ja Ci dzisiaj na ten pierwszy raz dziękuję bardzo serdecznie, że chciałaś tutaj wystąpić, podzielić się, powiedzieć coś o swojej pracy, o swoim życiu, o doświadczeniach. No i do następnego razu. A ja Ci, Asiu, bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim. Jestem zaszczycona. Bardzo mi miło. Bardzo nam miło. To był przejaw czystej radości i miłości. Dokładnie. Dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie, cieplutko.